powitać Państwa w Galerii Sztuki Centrum Kultury w Ostródzie na kolejnej prezentacji, ponad 200. prezentacji wystawy plastycznej. Galeria jutro obchodzi 18 lat swojego istnienia, także dzisiaj przed dzień tego symbolicznego święta jest to dla nas zaszczyt gościć Państwa. Chciałbym tylko przedstawić artystę z imienia i nazwiska, pan Stanisław Gnacek, artysta z Wrocławia, profesor Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Więcej na temat twórczości pana profesora i tutaj wstępu powie Anetka Tetmer, moja koleżanka, przewodnicząca fundacji Warmińsko-Mazurskiej Fundacji Sztuki. Sama fundacja jest bardzo związana z naszym regionem. Warmińsko-Mazurska Fundacja Sztuki chce promować z jednej strony sztukę, artystów, a z drugiej strony region, w którym mieszkamy. I stąd ta idea powstała. Spotykamy się tutaj po raz trzeci. Wcześniej mieliśmy kolor niebieski, później był zielony, teraz przyszedł czas na kolor czerwony. Z myślą o naszej czerwonej, ceglanej architekturze gotyckiej, jak też o pięknej przyrodzie, która już w październiku nas tutaj bardzo fascynuje. Za tydzień zapraszamy bardzo serdecznie wszystkich na otwarcie wystawy poplenerowej. Wystawy noszącej tytuł Kolory Ostródy Czerwony. Jest to również tytuł pleneru międzynarodowego, który odbywa się na terenie naszego miasta od dnia dzisiejszego do 12 października. Artyści w tym czasie, powodowani atmosferą, klimatem naszego miasta, pięknymi pejzażami, stworzą prace malarskie. Każdy po dwie. Zaprosiliśmy artystów z kilku stron świata, z Białorusi, z Ukrainy, z Niemiec i oczywiście z Polski. Dzień dobry Państwu. Bardzo serdecznie witam wszystkich Państwa, którzy przybyliście na otwarcie wystawy profesora Stanisława Gnacka, uczestnika międzynarodowego pleneru malarskiego Kolory Ostródy Czerwony. Również uczestnika wcześniejszych plenerów, które odbywały się na terenie naszego miasta w przyszłych latach. Dosłownie mieliśmy w szkole średniej kowalstwo artystyczne i ta technika gdzieś towarzyszy mi do dzisiaj, ją wykorzystuję, czyli typowe kowadło, młoty, przecinaki, przebijaki i tak dalej. To, co otwierając wystawę mówiłem o tych detalach w tych fotogramach, detalach architektonicznych dopełniających kraty, nie kraty, różne elementy, które faktycznie wychodzą z ognia. Ja szanuję tę technikę, być może kowalstwo, o którym wspomniałem, być może z tego tytułu, że no i choćby z pozycji lat. Mieliśmy znakomitych nauczycieli zawodu. I faktycznie część osób, którzy kończyli, bo to głównie mężczyźni, no bo chociaż i dziewczyny stawały do kowadła i bardzo dobrze robiły. Ale jest to taki typowo ze względu na wysiłek, typowo męski zawód. No i oni później otwierali pracownie i robili różne detale, no głównie architektoniczne, czy to wnętrze, czy zewnętrze, to w zależności od tego, co ich tam spotykało. Ja wykorzystuję tę technikę do swoich działań takich no w przełożeniu nawet na te prace, które tutaj prezentuję. Typowego kowalstwa może nie ma. Tu jest jedynie ten grzbiet książki, tej księgi, tej serii, bo tak sobie tam gdzieś wymyśliłem i ona jest właśnie typową techniką kowalską zrobiona, ale również to kowalstwo, przekucia wykorzystuję w tych różnych działaniach w blachach. Warsztat jest niezwykle istotny. Ja w pracy na uczelni od studentów wymagam przede wszystkim szkicowania ręcznego. Nawet i z kolorem. To ma po prostu, czy aple, czy tam jak ma założyć w projekcie, ma przedstawić żywy przekaz
który potem może sobie wprowadzić w komputer, może obrabiać i może robić wizualizację. No wszystko można, bo przecież w tę przestrzeń wirtualną możemy to wprowadzać, możemy korzystać, ale na bazie tego, co wyjdzie poprzez myśl spod ręki. Thank you.